Włodzisławianin będzie reprezentował Polskę na Mistrzostwach Świata w modelarstwie pływającym. Modele Jerzego Bularza są wykonane własnoręcznie i ogromnie cenne, dlatego też właściciel nie chce ich sprzedawać. Wyjątkowa precyzja, ogromna pieczołowitość i cierpliwość to z pewnością cechy potrzebne do wykonywania takich modeli. Jerzy Bularz na swoim koncie ma ich naprawdę sporo. Spore są też ich rozmiary. Jakie rozmiary miał największy pana model? No niestety wiola, 1,40 m na 1,30 m. Znaczy nawet więcej, bo jeżeli doliczę od obsla, to będzie około 1,60 m. Takie modele to oczko w głowie każdego pasjonata modelarstwa. Nie każdy jednak ma tyle talentu, chęci i cierpliwości, aby je wykonać. Wzięło się to stąd, że mój starszy brat wziął kiedyś, zaczął budować kartonowe modele, potem porzucił gotowy teoretycznie model, czyli kadłub cały gotowy i tak leżało tam chyba rok, dwa. No jako młodszy brat się za to chwyciłem. Zacząłem kończyć, skończyłem ten model, no i potem leciało. Jeden kartonowy, drugi, trzeci. Nawet pamiętam, pierwszym moim modelem był ORP Błyskawica, potem był ORP Ślązak, potem Vittorio Veneto, a już potem już się zatraciłem, nie pamiętam. Jerzy Bularz modelarstwem zajmuje się od 10 roku życia. Na swoim koncie ma szereg nagród. Niedawno został też powołany do reprezentowania Polski na Mistrzostwach Świata w modelarstwie pływającym. Tak, zostałem w tym roku powołany właśnie z tym, którym mówiłem, najlepszym moim modelem, który wykonałem, czyli jacht Viola. Na Mistrzostwa Świata, do kadry Polski. Zgadza się, no będzie ciężko, no ale liczę, że coś może się uda. Jak mówi twórca modeli, nie ma w nich ani jednej kupionej części. Wszystko wykonane jest ręcznie, choć nieraz wymaga to czasu i niezmiernej precyzji. Prace nad tym statkiem trwają już od 3 lat, a jak podkreśla pan Jerzy, to dopiero połowa roboty. Więcej na temat tajników pracy modelarza powiemy już jutro w raporcie reportera.